Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Bank on Chronicles, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Mniejsza. Kochani, dzisiaj sobie oczywiście... Myślę, że dokończymy tego bossa, ale zanim to zrobimy... Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić. Jedna rzecz, którą chcę zrobić, a dokładniej mówiąc... w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale się trochę przebraliśmy po ostatniej walce. I tak. Pierwszą rzecz, którą chcę zrobić, to wejść się tutaj. Nie wiem, czy nam się, kurczę, uda. Nie udało się. Nie spłaszczyliśmy. Dodatkowo patrzyłem sobie jeszcze opis wszystkich broni i tak dalej, ale powiem wam szczerze, że tego nawet nie ma na community Steama, co jest bardzo dziwne. To prawda, są jakieś tam równe poradniki, ale, no kurczę, naprawdę? Ale opisu przedmiotów nie ma. Więc nie wiem, co one dają. Zrobiłem w inny sposób. Już wiem, coś źle zrobiłem, spoko, zaraz naprawimy. Coś źle zrobiłem. Kurde, znów coś źle zrobiłem. No nie będzie to proste do przejścia. Jak widzicie. Chyba, że spróbujemy w ten sposób. Nie wiem, czy trochę nie przekombinowuję. Może i nie. Dobra, udało się. Mamy kolejny róg. To się ceni. I jeszcze oprócz tego, co chciałem zrobić, kochani, to przejść się po ten topór. Chciałem przejść się po ten topór, bo nie wiem dokładnie, co robi włócznia. Wow! Prawie spadłem. Nie wiem, co prawda, co robi włócznia, ale bardziej chciałem zobaczyć toporek, no bo toporek, jakby nie patrzeć, kupujemy. Kupujemy, przepraszam. Ja myślę, że to będzie szybka trasa. Toporek był na tamtej wyspie, na wprost. W ogóle tutaj mamy dosyć sporo, jeżeli chodzi o widoczność. Widzimy, że tam jest jeszcze coś złotego. Ja myślę, że to też sobie możemy ogarnąć. Ale dobra, najpierw tamto. Najpierw tamto, dopiero potem ogarniemy sobie tego bossa. Czy my tu byliśmy? Nie byliśmy tu. Chyba nie byliśmy. O, dobra, będziemy walczyć z Thorem chyba. Począł się Rangarok. Ragnarok, nie Rangarok. Dobra, to jest fajne. To jest fajne. To jest lepsze niż walka z tamtym bossem, coś mi się wydaje. No nie, nie tarczą. Chodź tu Thor. Ale cię pokułem. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że nie możesz tego brać. Czy ty się leczysz? Tak, ty się leczysz, dziadu. O nie, gdzie ja jestem? What the fuck? Zjadł nas Thor. I nas wypluł. Dobre! I pyk. O! To zabrało. Walkirie? Tak, to Walkirie. Pyk! Wceluj! Dobra, musimy szybko do niego iść. I w migdałka. Tak, jak to w niego wejdzie, my to musimy niszczyć. Bo to go może uleczyć. To go leczy, definitywnie.
My to musimy niszczyć. Cholercie. No nie. Łoś mi haratną. Ale mi haratną. Chodźcie tu, chodźcie tu. Dobra, dwa życia. Ukułem. Dorus, nie jesteś taki duży. Cholera. Walkirie przeszkadzają strasznie. O nie! Jest! Padł! Haha! Zabiliśmy dziada! Cały set Tora. Cały secik Tora nam wpadł. Wuhu! Też nie wiem, czy teraz idziemy po tą broń. Chyba nie. Cały secior Tora. A i my to w ogóle mieliśmy zrobić nawet. I to jest koniec mapy. Okej, okay, no tak, mieliśmy pokonać nordyckiego boga, jakby nie patrzeć. No dobra, ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze myślę, że mamy to tu robić. Ale wszystkie moby się wyniosły chyba. Chyba wytłukliśmy wszystkie moby. A jednak nie. O kurcze, dobra, fajne to jest. Ja myślałem, że mieliśmy tamtego zabić. Tego w zamku, ale chyba nie. No i elegancko jesteśmy torem. Jeszcze wykupimy od ciebie tą tarczę. Dobra, no to chodźmy jeszcze po tą broń w sumie. I tak już w sumie skończyliśmy to wszystko, to... No jeszcze nie wszystko, ale większość. Chodźmy jeszcze po ten główny przedmiot, który mieliśmy kupić od dawna. I oczywiście Shiro to olał i rozwalił Tora w sumie spirem. Ale nie powiem, bo to było bardzo ciekawe. Tu mam się Spacebar. Cały czas Meryga tutaj. To było to. Trójka. Dawaj ten topór. Może to będzie akurat topór z Godopora. Zróbmy zdjęcie piękne, dobra. Idziemy jeszcze pokonać tego jednego bossa i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widać nawet już, że ta mapa się zrobiła taka... pusta w jednej chwili. Właśnie, no i tu jeszcze mieliśmy jedną kulkę do wzięcia. To jak ją wezmę? To jest pytanie z innych punktów. Chyba nawet wiem. Dziewięć na 15. I to chyba też wiem, jak już wezmę. Nie płacz. No nie. Jak sobie życie utrudniać? Dobra. 16 na 18 i 6 na 9. Jaka piękna liczba. Jaka piękna liczba. Ale no nie dostałem łopaty, którą chciałem. I to mnie smuciło, mówiło, że tej łopaty nawet nie ma w grze.
sumie nawet bym się nie zdziwił. Bo to, że jest łopata, to ja sobie chyba tylko wymyśliłem. Dobra, idziemy jeszcze tego głównego bossa, czy głównego, pobocznego. Thor był głównym bossem w sumie. Uj, tu nas jeszcze nie było i tam widzę, że coś jest. Musimy się jakoś dostać po drugiej stronie. To są nasi, ej. Naszych nie tłuczemy. Tu nie przejdziemy. No tu była główna komnata i tu było chyba przejście. Ja. Tego co pamiętam, to tu była kłódka. Tu trzeba otworzyć. No i mamy główne przejście w sumie. I również mamy szpulę na samym środku. To weź się dostań do tego. Jesteś taki mądry. Haha! Piro się nie dostanie. Dobra, sporo mu zabraliśmy HP. Oni nam też sporo zabrali HP. Więc Shiro szybko klika. Wybuchujmy w ogóle wejście. No i tam tu też się coś pokazało. A, bo zabiliśmy go! No dobra, tylko potrzebujemy jakiegoś... No nie ciebie, bo ty... Ty niestety... O, tu chyba zadaje nawet 2 DPS-y teraz. Tak, za 2. Jak to spoko. To jest ten... ten toporek jest zarąbisty. Dobra, zabiliśmy kolejnego moba. To już jest chyba praktycznie wszystko do zrobienia. Tak, teraz dwójki na hita walimy. O ile mamy oczywiście naładowane. Tu byliśmy? Nie byliśmy chyba. Ale tu nic nie ma nawet. A, jednak coś jest. Ale to od drugiej strony. Tam jest kłódka jeszcze, widzę. Tam jest kłódeczka, tylko jak ją ogarnąć? Żadnego konekta. Żadnego trybu sieciowego, proszę, nie w takich grach. A przynajmniej nie... Jeżeli chodzi o randomów. No nie, no ciebie to zabić trzeba. Czekajcie, co tam jest? A, tam były te, było to więzienie ogólnie. Rozumiem, że teraz musimy tam wejść. Jakoś wleźliśmy. Czy coś jeszcze jest? Tu już chyba nic nie będzie i to będzie ostatnia... Skudek, prawda? Nie, jeszcze przedostatnia, kurde. Gdzie może być ostatnia kłódka? To jest dobre pytanie. No, nie mam pojęcia. Jeszcze pewnie całej mapy nie zwiedziliśmy, co prawda, ale... No właśnie, i tutaj ta miejscówka. Ta miejscówka. Ej, tu coś jest. Tam się świeci. To przedstawia co innego.
Czekaj, tu jest jedna osoba i tu się świeci z tego co widzę. To jest jakiś trójkąt. Z kolejna osoba też się świeci, jest trójkąt. Tu jest trójkąt. Tu jest trójkąt. Wiem! To dopiero odblokujemy jak wszystkich pizentów od... Tak, jak wszystkich pizentów ratujemy. To został ostatni. Gdzie to może być? Ostatnie jest tu. O, tu jest! Dobra, pokazało się. Niestety chyba wiem, gdzie to może być. Tu jest odblokowane. Tam jest. Ty kozieł, masz, odblokowałem ci. Nas jeszcze tu nie było. To jest szpula. No a tam jak wejść? To jest dobre pytanie. Ja muszę mieć cały set tora, żeby to zrobić? Ojej. To jest set tora i to jest set tora. Ale tu już chyba nic innego nie ma. Da się to tak zrobić. Ja mogę latać. O kurczę. Dobrze wiedzieć. Tylko jak ja mam to zrobić? Czyli set to daje nam latanie, tylko takie dosyć specyficzne latanie. To, że nie mam makra na spacji. A jak mocno będę napierdzielał? Da się latać? Nie da się latać. Ja muszę na tobie skoczyć. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Chyba wiem jednak. Prawie. Rozumiem już, jak to działa. No właśnie, na styk. Udało się. Tarcza ze ślimaka. Właśnie tego mi brakuje ogólnie w tej grze, tego opisu przedmiotu. To jest naprawdę słabe. Baran. Kto jest większym baranem, ja czy ty? Wygrałem, sorry memory. I ostatni. Teraz możemy już na spokojnie wracać do naszej kaplicy. Jeszcze tu jest róg. Róg sobie też weźmy. No właśnie. No właśnie, możemy sobie tego ogarnąć w ten sposób. Teraz zupełnie nam się odblokowują nowe ścieżki, jeżeli chodzi o... Wow, co ja tam zrobiłem? Coś zrobiłem chyba. Nie wiem, czy coś dobrze zrobiłem, czy coś źle.
Dobra, kolejny róg. Jeszcze dwa rogi teoretycznie. Ej! Wow! Dobra, i mamy 12 z 15 film. 12 z 15. Rogi nam też to pokazuje. To jest przednia, taki duży. No nie! No jest, co to za kamieczki się pojawiły teraz? Muszę porozwalać. Jeden walnął. Drugi walnął. Rozumiem, że są trzy. Cztery, nie, trzy. Czym ty jesteś? Pięcioru drogi. Iść bałwan. No dobra, chyba zabiliśmy wszystkich, czy nie? Jeszcze nie. Tu widzę, że kostki lodu się porobiły. Ale to te barany cholerne. No i nie chciałem tego. Dobra, ale czy coś to nam daje? To jest pytanie za milion punktów. Chyba nic. Z tego, że jakieś dziwne wichury się nam porobiły tutaj. No weźcie. Co się dzieje? Ty się dobrze bawisz, widzę. Dobra, przedmiot jakiś zdobyty. Tu jeszcze coś jest. No mówię, to jest sporo jeszcze tego przykiwania. Razem baran, prawda? Nie, borsuk. Bon borsuki. Ile borsuków? Za dużo was tu. Dobra, kolejny przedmiot. Tym razem jest to czapka borsuka. Wiem, że nam pokazuje, które sety już mamy. Aha. Dobra, jest jeszcze tu jakiś przedmiot, jakaś książka, to też trzeba ogarnąć, szczególnie się, że my tu już byliśmy. Teraz pamiętam przynajmniej, jak byliśmy. No, chcę się wycwanić, ale nie wiem, czy mi się uda. Może się uda.
Jakaś książka, to jest taka tarcza. No nie! Mogliby dodać jakąś wyrzutnię. Dobra. Nie! Blisko było. Blisko było, blisko było, blisko było. Kurde, ale to ma dziwne ruchy. No, bez jaj, dlaczego się tak odbijasz? Chyba sobie to daruję, naprawdę. Chyba sobie to daruję. Pyk, pyk. No nie. Kurwa, tu jest wyrzutnia. Naprawdę ja się męczę. No dobra, ta wyrzutnia też nie jest jakoś idealnie ustawiona. No i to będzie ciężkie, naprawdę. Dobra, widzę jeszcze jeden róg. Widzę jeszcze jeden róg. Ale jak go? Dobra, wiem jak. To nie będzie takie proste. Dobra, udało się. Jak teraz? Mamy już wszystko... Uuu, tam coś się pojawiło. Idziemy do Stonehenge, akurat na sam koniec. Akurat myślę, że na sam koniec możemy się Stonehenge odwiedzić. I będzie akurat jak na jeden odcinek. Nie mówcie, że jeszcze będziemy mieć jakąś walkę z, nie wiem, UFO. Naprawdę? No to musimy zrobić. No i nie wiem. Nie spieprzyłem oczywiście. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, serio nie wiem, nie mam pojęcia. A, dobra. Wiem już co. Ten odcinek może być, kochani, trochę dłuższy, niestety. Znaczy, niestety, dla was, stety. Nie! Nie, cholera. Od początku? Jest. A nie, dobra. Nie od początku. Prawie od początku. Dobra. Kurwa, prawie spadłem na własne życzenie. Ale easter egg. To się, kochani, w tym odcinku nawet sporo wydarzyło. Dobra. No
Jezu, nie wciąż to jest aż takie wielkie. Kurczaki. Nie jest Poland Ball? Nie, Chiny. W górę znów? Tak, w górę znów. Dobra, jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. Tylko żeby się nie spieprzyć teraz, błagam. Jesteśmy przy końcu już. No to będzie trochę dłuższy odcinek na pewno. Cóż to jest? Wąż jakiś. Co się stało? Czemu nas wróciło? To już koniec, tak? No dobra. Udało nam się to ogarnąć. Mamy 13 na 15 filmów i jednego rogu niestety nam brakuje jeszcze. Ale myślę, że to sobie, nie wiem, kiedyś tam już przelukamy. W ogóle zobaczymy, co gra zrobi teraz, jak będziemy chcieli się wyłączyć, że tak powiem. Co mnie to bardzo ciekawi. Mnie to mnie chyba najbardziej ciekawi. Dobra, jesteśmy. Opa! No i nagrałem chyba z 7 odcinków na jednym ciągu, moi drodzy. No niestety, no ten saving tutaj to jest... No w ogóle tutaj po prawej stronie jest Poland Ball. Ale secret. I zachowujemy przedmioty wszystkie, które mamy. Świetnie. Co to robi? Nie wiem, co to robi. Ale można ich tłuc. Można ich tłuc. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z naszych Country Ballsów. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!